I wtedy usłyszała to jeszcze raz. Dźwięk, który brzmiał, jakby nie chciał, aby go słyszano. Trochę jakby stukot, trochę jakby szelest. Stukoszelest. I ten dziwny odgłos, co odkryła z przerażeniem, dochodził spod jej łóżka. Jaśminka wyszeptała prawie bezgłośnie. Coś tu puka, coś tu stuka, coś tu brzmi mi wprost do ucha. Dziwny hałas w moim domu nie pozwala spać nikomu. Czemu skrzypi, czemu drapie? W nocnej ciszy ciężko sapie. Skąd tu przyszedł? No i po co? Robi mi harmider nocą. Stuka, puka, skrzypi, drapie. Ni to jęczy, ni to chrapie. W nocnej ciszy się ukrywa. Lepiej schowam się pod dywan.